Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Spółka Projekt Kępno, która obsługuje strefę płatnego parkowania, poinformowała o nowych możliwościach, które mają ułatwić płatności za bilety parkingowe. Firma Electronic Parking Poland z siedzibą w Łodzi uruchomiła właśnie obsługę rozliczenia rzeczywistego czasu postoju w strefie płatnego parkowania w Kępnie za pośrednictwem systemu ePark Mobilne Parkowanie. To bezpłatna aplikacja, za pomocą której można opłacić parkowanie. Nie trzeba nawet podchodzić do parkometru. Ten, mówiąc kolokwialnie, uruchamiamy w swoim smartfonie. Wybieramy miasto, strefę płatnego parkowania i płacimy za swój postój. Można także w każdej chwili przedłużyć czas parkowania bez konieczności powrotu do samochodu. System sprawdza się bardzo dobrze, chociażby ze względu na to, że często w strefach płatnego parkomatu parkomaty są dosyć rzadko rozmieszczone. Wówczas nie trzeba szukać danego parkomatu, wystarczy sobie wyciągnąć telefon, zapłacić za parkowanie. Nie mamy się czym przejmować. Dodatkowo oznaczamy sobie wówczas samochód winietą na szybę, żeby mieć pewność, że kontroler wie, że parkujemy bezpośrednio z aplikacją. Powiedział Rady Sud Mateusz Hojna z firmy, która przygotowała usługę. Funkcjonuje ona już w 13 miastach w Polsce. Aplikacja działa w zupełnie innym środowisku niż parkometry. Ze względu na to, że my jesteśmy zesparowani z systemem, który mają kontrolerzy na swoich terminalach i oni, wpisując numer rejestracyjny na swoim terminalu, widzą, czy dany samochód jest zaparkowany poprzez aplikację, czy poprzez wykupiony bilet w parkomacie. Także nie jest istotne to, jakie parkomaty są w danym mieście. Aplikacja może działać w każdej strefie płatnego parkowania w Polsce. Jedynym środkiem płatności w aplikacji jest karta płatnicza, debetowa lub kredytowa, z możliwością płatności internetowych. Wszystkie dane wprowadzone do aplikacji znikają automatycznie po transakcji lub każdorazowym automatycznym wylogowaniu. To ze względu na bezpieczeństwo w przypadku zgubienia lub kradzieży smartfona. Największą zaletą aplikacji jest rzeczywisty czas postoju. Nie trzeba wykupywać parkingu na czas określony, tylko sami kończymy w aplikacji postój, a system wylicza nam należność, jaka zostanie pobrana. Kierownik strefy płatnego parkowania w Kępnie, Mariusz Tomczyk, poinformował, że od momentu wprowadzenia nowych parkometrów, które wymagają wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu, przychody ze strefy płatnego parkowania znacznie wzrosły. W pierwszym półroczu 2017 roku były wyższe o 65 tysięcy złotych niż w analogicznym okresie 2016.